Cześć, ja jestem Sarge i witam Was bardzo serdecznie w materiale, w którym zaprezentuję Wam grę 2014 FIFA World Cup Brazil, która ukazała się w Polsce oficjalnie 17 kwietnia 2014 roku za sprawą firmy Electronic Arts Polska. No i jakiś czas temu prezentowałem Wam demo tej produkcji, teraz mamy już do czynienia z pełną wersją, więc będę mógł Wam tutaj pokazać na przestrzeni najbliższych materiałów różne tryby dostępne w tej produkcji. Tak słowem wstępu wspomnę tylko, że gra jest dostępna wyłącznie na PlayStation 3 oraz Xboxie 360, nie znajdziecie jej na PC-tach czy też na innych konsolach. I na początek przedstawię Wam może tak pokrótce, o czym traktują poszczególne tryby, a w kolejnych odcinkach postaram się Wam je pokazać w pełnej okazałości. Przede wszystkim mamy tryb kick-off. Jest to oczywiście możliwość rozegrania pojedynczego meczu w ramach takiego troszkę treningu. Dalej mamy 2014 FIFA World Cup Brazil, czyli możliwość wzięcia udziału w samych Mistrzostwach Świata 2014 organizowanych w Brazylii. Ponieważ jest to gra dedykowana właśnie tym mistrzostwom, to oczywiście to one tutaj są w takiej głównej roli. Dalej mamy tryb Captain Your Country, czyli możliwość wcielenia się w kapitana danej reprezentacji narodowej. Tutaj obejmujemy kontrolę nad jednym piłkarzem. Dalej mamy Road to the FIFA World Cup, a więc możliwość wzięcia udziału nie tylko w samych Mistrzostwach Świata, ale też w kwalifikacjach do nich, więc równie dobrze możemy tutaj wcielić się w reprezentację Polski i po raz kolejny odbyć całe kwalifikacje, później zakwalifikować się do mistrzostw i ostatecznie nawet wygrać Mistrzostwa Świata. Dalej mamy Story of Qualifying, czyli takie specjalne scenariusze, w których bierzemy udział. Wygląda to tak, że możemy tutaj odtworzyć różne spotkania znane z ostatnich kwalifikacji i wówczas zmienić na przykład tok wydarzeń. Mamy różne wyzwania, jakie twórcy przed nami stawiają. Na przykład jest pamiętny mecz między Polską a San Marino, kiedy San Marino strzeliło nam jedyną, jak się później okazało, bramkę w tych kwalifikacjach. I tutaj to wyzwanie wygląda tak, że jest 1-0 dla Polski i mamy rzut wolny dla San Marino, z którego padła bramka w prawdziwym meczu, i naszym zadaniem jest pokierować drużyną San Marino i doprowadzić do zwycięstwa nad Polską lub przynajmniej do remisu, więc dość ciekawe, troszkę taki wstydliwy dla nas mecz, ale znalazł się tutaj. Dalej mamy Story of Finals, czyli tryb, który odblokuje się dopiero za 54 dni, czyli wtedy jak się rozpoczną Mistrzostwa Świata, i tutaj takie same scenariusze będziemy mieli, tyle że w oparciu o mecze z prawdziwych Mistrzostw Świata, więc ponieważ jeszcze się nie rozpoczęły, no to wiadomo, że jeszcze ten tryb jest nieaktywny. Dalej mamy jeszcze Skill Games, czyli różne wyzwania treningowe, no i Practice Arena, gdzie możemy faktycznie poćwiczyć tutaj grę w 2014 FIFA World Cup Brazil. Jak widzicie, gra jest po angielsku, czyli tak jak mówiłem w materiale z dema, polska wersja językowa się niestety nie ukazała. Gra jest dostępna tylko i wyłącznie po angielsku. Są oczywiście jeszcze inne języki, ale polskiego niestety nie ma. Tutaj jeszcze mamy oczywiście sieciowe tryby. Road to Rio de Janeiro to jest taki tryb, w którym gramy z innymi graczami na 12 różnych stadionach w Brazylii, na których będą się organizowały Mistrzostwa Świata. Tutaj mamy online FIFA World Cup, czyli możliwość rozegrania sieciowych Mistrzostw Świata z innymi graczami. No i oczywiście pojedyncze mecze online friendly, w których właśnie możemy się zmierzyć z innymi graczami z całego świata. Oprócz tego, wiadomo, jest jeszcze pełno innych opcji konfiguracyjnych, które tutaj możecie sobie na szybko przejrzeć, ale tymczasem w tym odcinku ja Wam zaprezentuję takie pojedyncze spotkanie, w którym to zagram oczywiście reprezentacją Polski, bo wiadomo, że to na pewno większość osób najbardziej interesuje. Zresztą w materiale z FIFA 14 również prezentowałem Wam reprezentację Polski i ten film cieszył się Waszym sporym zainteresowaniem, więc teraz również pokażę Wam, jaki jest skład tutaj naszej reprezentacji. Jak widzicie,
Nasza reprezentacja została oceniona na 4 gwiazdki, aż to wynika z tego, że poszczególne indywidualności z naszego składu jednak mają wysokie statystyki. Mówię tutaj na przykład o Jakubie Błaszczykowskim czy o Robercie Lewandowskim. Tutaj w ogóle ciekawostka, bo klikając lewą gałkę analogową możemy sobie odsłuchać pełną zwrotkę naszego hymnu. Bardzo fajnie, bo w trakcie meczu, tuż przed jego rozpoczęciem, jest tylko króciutki fragment hymnu, a tutaj możemy sobie właśnie całą zwrotkę odsłuchać, czyli tyle, ile tak naprawdę jest odgrywane na początku meczu. No i zagramy sobie z Mieniancami, z naszym odwiecznym rywalem z zachodniej granicy. Tutaj oczywiście możemy sobie wybrać również nasze stroje. Oczywiście, jako że gramy tutaj, znaczy nie tyle u siebie, ale po prostu jesteśmy gospodarzem tego meczu, no to zagramy sobie w biało-czerwonych barwach. I tak samo możemy tutaj wybrać różne stroje. Nawet w przypadku reprezentacji Niemiec mamy klasyczne stroje, które jednak odblokowują się dopiero z czasem. Ja jeszcze ich nie mam odblokowanych. Weźmiemy sobie tutaj strój wyjazdowy, żeby się jakoś odznaczał od tego stroju reprezentacji Polski. No i tutaj tradycyjne ustawienia. Na początek wejdźmy sobie w te ustawienia meczu. Tutaj możemy, bardzo ciekawa sprawa, że możemy sobie wybrać, jakie wydarzenie ma odtwarzać ten mecz. To znaczy, możemy sobie tutaj zagrać tak, jakby Polska z Niemcami grali w fazie grupowej Mistrzostw Świata, ale możemy też na przykład zrobić tak, jakby grali w kwalifikacjach do tych mistrzostw, lub też zagrali sobie zwykły mecz towarzyski. W zależności od wyboru, oczywiście, inna będzie oprawa danego meczu, inne będą też stadiony, jakie będą możliwe do wyboru. No a tutaj możemy też sobie zagrać już na przykład ćwierćfinały, półfinały czy sam finał. Jednak to jest na razie zablokowane, bo jeszcze tego nie odblokowałem. Muszę to odblokować poprzez przejście tych Mistrzostw Świata w oddzielnym trybie. Więc zagramy sobie tak, jakbyśmy grali z Niemcami w fazie grupowej Mistrzostw Świata. Chociaż wiadomo, że ten scenariusz się w rzeczywistości nie odbędzie, bo Polska się nie zakwalifikowała niestety, ale w grze możemy sobie tutaj to zrobić. Pokażę wam jeszcze stadiony poszczególne. Oczywiście, jak widzicie, są to wszystkie stadiony, które występują, a raczej które będą występować na Mistrzostwach Świata. Ja sobie zagram na stadionie jakimś ładnym, Arena Forte Nova może sobie wybierzemy. Co ciekawe, zauważyłem, że tutaj na tych brazylijskich stadionach może być tylko dobra pogoda. Oczywiście ma to sens, jako że w Brazylii wiadomo, że jest słonecznie i gorąco, ale chciałbym tutaj, żeby też była mimo wszystko możliwość wybrania deszczu, a tutaj tego nie zauważyłem, bo nie można tego w tym przypadku zmienić. Poziom trudności oczywiście też można sobie wybrać i ilość minut przypadających na połowę. Ja zagram sobie na połowy 4-minutowe, dlatego żeby ten materiał zbyt długo nie trwał. No i mamy jeszcze składy, które wam właśnie tutaj zaprezentuję. Ogólnie rzecz biorąc można zauważyć, że jest to tutaj zasób tych piłkarzy, którzy występowali w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Tutaj raczej jakichś ważniejszych nazwisk nie brakuje. W ogóle piłkarzy jest naprawdę sporo, bo nie tylko są brane pod uwagę te osoby, które występowały w podstawowej jedenastce, ale też z jakichś głębokich rezerw, więc tutaj możecie tak sobie pokrótce zobaczyć, kto tutaj został wzięty pod uwagę przez Electronic Arts. I myślę, że te najważniejsze osoby zostały tutaj zawarte. Ja tylko poczynię jedną zmianę. Zamiast Waldemara Soboty weźmiemy sobie Macieja Rybusa. I innych zmian nie będę już dokonywał, bo to nie jest też najważniejsze. Zagramy sobie taką jedenastką, jaką tutaj teraz widzicie. No i cóż, możemy w takim razie od razu rozpoczynać. Ja na początek się nie będę odzywał, chcę wam pokazać, jak wygląda, jak prezentuje się angielski komentarz, więc najpierw posłuchajcie sobie prezentacji przedmeczowej, a później dopiero ja się odezwę, jak już rozpoczniemy właściwe spotkanie. Townsend, your commentary team for a group match, a passport to the knockout stages. Yep, interesting matchup this between two very good teams. Arena Forte Nova, bathed in sunshine, conditions certainly look perfect. Oh, the weather's perfect, it's absolutely glorious. The match is preceded by the anthems of Poland and Germany.
Well, here we go, Andy. It's the moment we've been waiting for, the opening game of the 2014 World Cup Finals. The first of the 64 matches that will find the best team on the planet. It's been a long time in the making, Clive, but it's a pleasure to be here. And for those players, wow, they're going to experience something very special indeed. Good to have you with us. There's a real sense of rivalry about this one. Poland versus Germany, always a mouth-watering prospect. I'm interested to see how quickly the Poles get amongst this crowd today. They could unsettle the Germans if they start fast. We're in Salvador on the Atlantic coast, the 56,000 capacity arena, Fontainebleau, a brand new stadium constructed for this World Cup and the Olympic Games in 2 years' time, here in one of Brazil's famous party capitals. The street carnival here is the biggest in the world, bigger than Rio. Is that right? Well, we'll worry about that afterwards. Let's concentrate on the game. No i dobrze, możemy w takim razie rozpoczynać. Spotkania z Niemcami są niezwykle ikoniczne dla naszej reprezentacji Polski, dlatego że właściwie nigdy nie udało nam się z nimi wygrać i z pewnością będzie tutaj też trudno zwyciężyć, bo nie ma co ukrywać. Oj, już była okazja, ale troszkę za daleko wypuściłem piłkę. W każdym razie postaramy się tutaj oczywiście zwyciężyć, ale nie będzie to łatwa sprawa, jako że różnica w umiejętnościach między Niemcami a Polską jest oczywista. W ogóle zapomniałem wyłączyć jeszcze komentarza angielskiego, a konkretnie go wyciszyć, dlatego że będzie to się troszkę kłócić tutaj z moim komentarzem, więc trzeba to wyciszyć do zera. Na początek chciałem wam pokazać właśnie, jak prezentuje się angielski komentarz, chociaż pokazywałem wam już tą prezentację przedmeczową również w filmie z dema, ale być może nie wszyscy mieli okazję tamten materiał wideo sobie obejrzeć. Jak widzieliście, mieliśmy normalnie do czynienia z hymnem Polski odgrywanym przed meczem, tyle tylko, że właśnie to był bardzo króciutki fragment hymnu. Tutaj przed tymi meczami niestety nie są one odgrywane tak jak na prawdziwych meczach, czyli przynajmniej jedna zwrotka, tylko po prostu króciutki fragment, żeby to też się nie dłużyło. Szkoda, bo ja bym wolał, żeby całe hymny były odgrywane, no ale dla takich osób jak ja przygotowane są te dłuższe wersje hymnu. Aj, teraz troszkę się pospieszyłem z tym strzałem. Przygotowane są troszkę dłuższe wersje hymnu właśnie w menu, kiedy się wybiera reprezentację. Aj, kurczę, patrzcie, no. Ta piłka zmierzała ewidentnie światło bramki, ale Manuel Neuer to wybronił. Patrzcie, kurczę, szkoda. Mógłbym troszkę mocniej zaadresować tą piłkę. Teraz już druga... Aj, kurczę. Druga próba się nie udała. Ja tam wcześniej wciskałem kwadrat w trakcie główkowania i chyba jeszcze te moje wciskanie kwadrata się zaliczyło do momentu, kiedy ten piłkarz strzelał i dlatego właśnie taki dziwny strzał troszkę wyszedł teraz na koniec. No ale dobra, będziemy próbować dalej. Nie mamy też zbyt wiele czasu, bo nie ma co ukrywać, że 4 minuty na jedną połowę to jest strasznie mało. Ja z reguły sobie gram zawsze w FIFA na 6 minut na jedną połowę, no bo wtedy dopiero ten czas jest taki, żeby móc troszkę akcji tutaj wykonać, ale też ja skróciłem troszkę te połowy ze względu na to, żeby ten materiał nie trwał znowu zbyt długo. Oj, kompletnie nieudane wybicie. Kompletnie nieudane wybicie, dlatego że zastanawiam się, znaczy dużo tutaj skupiam się na samym komentowaniu zamiast na samej grze. W każdym razie, no teraz trzeba uważać, na szczęście się udało. Niemcy tutaj niezbyt dobrze, aj kurde, teraz głupia strata. Będziemy próbowali to wybijać, może nie tak bezmyślnie, tylko spróbujmy to wyprowadzić, tą piłkę, tylko że też to nie wyszło za bardzo. No i zobaczymy, co będzie teraz. Okej, na szczęście Wojciech Szczęsny to bardzo ładnie wybronił. Tak jak mówię, jeśli chodzi o aktualność składów, to jestem tutaj raczej zadowolony. Właśnie raczej nie brakuje tutaj nikogo w reprezentacji Polski, kto by grał w eliminacjach do Mistrzostw Świata, a kto by odgrywał jakąś większą rolę. Można się jedynie przyczepić do tego, że ewentualnie pierwsza jedenastka troszkę według mnie odbiega od tego, co ja bym tutaj uznawał jako pierwszą jedenastkę, ale wiadomo, to jest akurat kwestia do tego, żeby samemu sobie też zmienić. Mamy bardzo duży zasób różnych piłkarzy, więc bez problemu możemy sobie wstawić swój, że tak powiem, wymarzony skład reprezentacji Polski. W dodatku, nie wspomniałem jeszcze o tym, ale w grze są wszystkie licencjonowane
reprezentacje, jakie tylko brały udział w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Bodajże są to aż 203 drużyny, więc bardzo dużo zespołów narodowych, w które można się wcielić, żeby właśnie zakwalifikować się nimi do Mistrzostw Świata. Tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście nawet zagrali jako San Marino i zakwalifikowali się do Mundialu w Brazylii. Tutaj wszystko tak naprawdę zależy tylko od waszej wyobraźni i również oczywiście od umiejętności, no bo nie ma co ukrywać. Zdecydowanie czuć różnicę między tymi najsłabszymi a najmocniejszymi drużynami. Nawet ja teraz, grając reprezentację Polski, muszę wam powiedzieć, że nie gra się łatwo, naprawdę. Zdecydowanie tutaj widać te różnice między Polską a Niemcami. Jest to też tym trudniejsze, że nie jest łatwo równocześnie grać i komentować. Poza tym, tak jak mówię, nasi piłkarze nie mają takich umiejętności technicznych jak reprezentanci Niemiec. No, może teraz coś wyjdzie, całkiem składna akcja. Kurde, no. Prosto w bramkarza. Troszkę szkoda mi tej sytuacji, bo może już takich akcji w tym meczu nie być. A to była naprawdę dogodna sytuacja do tego, żeby pokusić się o strzelenie bramki. No ale dobra, może jednak coś się uda jeszcze zrobić. Może z tego rzutu rożnego? Nie za bardzo. Niestety nasz piłkarz został wyprzedzony przez piłkarza niemieckiego. No i powoli będzie koniec pierwszej połowy już, bo jest 45 minuta. Tak jest. No i wynikiem bezbramkowym kończy się w takim razie pierwsza połówka. Zobaczymy, jak będzie dalej. Oczywiście tradycyjnie dana połowa jest podsumowywana później najlepszymi akcjami, więc zobaczymy sobie, jak ten mecz tutaj wyglądał. Tutaj na początku myślałem, że to jest strzał niecelny, ale to jednak się odbiło od nogi niemieckiego zawodnika i dlatego później mieliśmy rzut rożny, z którego, jak widzicie, tutaj mieliśmy zaraz sytuację bramkową. Też szkoda tego, bo w sumie miałem takie dwie sytuacje, które mogły się zakończyć bramką, ale niestety Manuel Neuer tutaj się popisuje swoimi bramkarskimi umiejętnościami i nie jest wcale tak łatwo go pokonać. No ale oczywiście, będziemy próbować jeszcze w drugiej połowie i wówczas może szczęście troszkę nam dopisze. Jeśli chodzi o reprezentację Niemiec, to raczej nie mieli jakichś kralownych tutaj sytuacji, więc dobre i to. No i dobra, to będą wszystkie sytuacje, więc możemy w takim razie rozpoczynać powolutku już drugą połowę i zobaczymy, jak będzie teraz. Tak jak mówię, w przypadku ustawienia 4 minut na połowę, to naprawdę mecz się nawet nie zdąży rozkręcić, a już się kończy. Więc też ciężko tutaj wiele jakichś klarownych sytuacji sobie wypracować. No ale zobaczymy, jak to będzie. Może się uda. A nawet jeśli nie, no to też nie o to tutaj mi chodzi. Z pewnością jeszcze w przyszłych meczach, jakie wam będę pokazywał, na pewno pokuszę się o więcej bramek, kiedy zagram innymi, mocniejszymi reprezentacjami. I wówczas na pewno będzie więcej okazji. A na razie chodziło mi przede wszystkim w tym filmie o to, żeby pokazać wam, na czym polegają poszczególne tryby, tak pokrótce je opisać, a także właśnie zaprezentować wam skład reprezentacji Polski. W ogóle mogliście też na zbliżeniach zobaczyć, jak wygląda kwestia odwzorowywania naszych bohaterów, naszych piłkarzy. I tutaj oczywiście nie ma rewelacji, wiadomo, najbardziej znani piłkarze, tacy jak Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Łukasz Piszczek, czy też ewentualnie Kuba Błaszczykowski, z twarzy są nawet całkiem rozpoznawalni, można rzeczywiście zobaczyć, że to są oni. W przypadku innych reprezentantów raczej jest z tym problem. Są jeszcze oczywiście jakieś wyjątki w postaci piłkarzy bardziej znanych, ale z reguły, jeśli chodzi o trzon naszej reprezentacji, no to wiadomo, nie ma co oczekiwać, że ci piłkarze z mniej znanych zespołów będą jacyś uderzająco do siebie podobni. Też troszkę bawi mnie sytuacja, że Jakub Błaszczykowski już kolejny rok z rzędu ma tutaj w FIFA długie włosy. Przecież on już od dawna te włosy troszkę ściął, a tymczasem w kolejnej już FIFA Jakub Błaszczykowski ma właśnie te dłuższe włosy. Jestem ciekaw, kiedy wreszcie zostanie to przez twórców zmienione. Dziwi mnie to troszkę tym bardziej, że przecież Błaszczykowski jest znaczącym zawodnikiem Borussii Dortmund, a więc ważnego niemieckiego klubu, a tymczasem tutaj żadne zmiany w jego wyglądzie nie zachodzą za bardzo. Przynajmniej właśnie jeśli chodzi o tę fryzurę. No ale dobra, tymczasem kontynuujemy mecz, bo troszkę mało się skupiam na tym, co dzieje się na samym boisku.
Jeszcze tak co do tego, jak będą wyglądać gameplaye z tej produkcji, no to właśnie możecie się spodziewać, że pokażę wam jeszcze poszczególne tryby dla jednego gracza. Nie wiem, czy będę coś pokazywał z trybu multiplayer, bo z reguły wiadomo, jest to w sumie ogólnie rzecz biorąc to samo, praktycznie. Tyle tylko, że z żywymi graczami. Ten tryb Road to Rio de Janeiro się zapowiada całkiem ciekawie, gdzie właśnie gramy na poszczególnych stadionach tych Mistrzostw Świata. Ja ogólnie zawsze jednak wolałem grać w gry piłkarskie najlepiej z inną osobą na jednej kanapie, przed innym telewizorem, ale jeśli już nie mam takiej możliwości, to nawet wolę sobie pograć z komputerowym przeciwnikiem niż przez sieć. Jakoś po prostu nie czuję tego klimatu, kiedy gram z kompletnie obcymi mi osobami. No ale wiadomo, może też spróbuję jeszcze swoich sił w miarę możliwości. Ale moim najważniejszym celem jest pokazanie wam jeszcze właśnie tych różnych trybów dla jednego gracza, czyli właśnie Story of Qualifying, czy też Road to FIFA World Cup, bo one są takim głównym trzonem właściwie tej produkcji, nie ma co ukrywać. Bardzo się właśnie ciekawie zapowiadają te wyzwania w ramach trybu Story of Qualifying, gdzie właśnie możemy różne wyzwania wykonywać, różne scenariusze, jakie twórcy przed nami postawią. Tam rzeczywiście widziałem parę takich ciekawych meczów, ciekawych spotkań, no ale teraz jest niebezpiecznie, muszę tutaj wybronić się. Okej, teraz uwaga. No, wybić to. Okej, jakoś się udało. Teraz spokojnie spróbujmy wyprowadzić jakiś kontratak ewentualnie. W każdym razie, ajajaj. No właśnie, tutaj widać zdecydowanie, że nawet Jakub Błaszczykowski, zdecydowanie też brakuje mu przyspieszenia w stosunku do tych najlepszych piłkarzy niemieckich. Mimo że on ogólnie jest szybkim piłkarzem, no ale w porównaniu do tych największych gwiazd, jeszcze w dodatku kiedy prowadzi piłkę, to wiadomo, że niemieccy piłkarze go dościgają. Dobra, próbujemy dalej, a kontynuując to, co chciałem wcześniej powiedzieć. No, chyba że teraz, kurde. Nie wyszło do końca. Może jeszcze teraz się uda, ostatnia akcja. Ojejku, kurcze. Niechcący wcisnąłem L1, co w połączeniu z kwadratem oczywiście spowodowało, że próbowałem przelobować bramkarza, co było oczywiście kompletnie bez sensu. Chciałem tutaj normalnie strzelać, ale niechcący wcisnęło mi się jeszcze L1 i to spowodowało, że ten ostatni strzał niestety był nieudany. No i cóż, spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Powiem wam szczerze, że gdyby naprawdę się spotkanie zakończyło między Polską a Niemcami takim wynikiem, to byłbym zadowolony. Z reguły jednak niestety przegrywamy z tą reprezentacją ostatnio. Jakiś czas temu, z tego co pamiętam, mieliśmy dużą okazję do wygrania, tylko że skończyło się wynikiem 2-2, bo też Niemcy wyrównali w ostatnich minutach, właściwie jeszcze w doliczonym czasie gry. To było akurat spotkanie towarzyskie, ale jednak strasznie mi było szkoda, że Polska tam tego spotkania nie wygrała, bo było naprawdę bardzo blisko. Ale dobra, w każdym razie jeśli chodzi o ten materiał, to będzie na tyle. Chciałem wam pokazać reprezentację Polski oraz tryb kick-off, a więc taki typowy mecz, typowy szybki mecz, jaki możemy sobie tutaj rozegrać, a w kolejnych materiałach z tej gry będę wam jeszcze pokazywał pozostałe tryby, jakie wchodzą w skład tej produkcji, więc możecie się spodziewać, że następne odcinki będą się pojawiały co kilka dni, na pewno nie codziennie, bo też chcę wam te materiały dawkować dość oszczędnie, żeby też wam się ta gra nie przejadła, a jeśli się kolejne materiały będą pojawiać co kilka dni, to myślę, że to będzie bardzo miłe urozmaicenie od takich tradycyjnych serii Zagrajmy Wy, jakie się na moim kanale pojawiają. Tak więc mam nadzieję, że materiał wam się podobał i czekajcie na kolejne, które się pojawią na kanale już niedługo. Cześć!